Siemanko. Tym razem będzie troszkę inaczej. Ostatnio cały czas łowiłem tylko szczupaki. I wszyscy ludzie dookoła łowią tylko szczupaki. Bo tego szczupaka jest naprawdę dużo. Niestety nie są duże, ale ilościowo to naprawdę fajnie można sobie połowić. A dziś dla odmiany spróbuję trochę popływać za sandaczem, którego tu praktycznie nie ma, bo od 5, może 10 lat nikt nie złowi tu sandacza na wędkę. Ale przypłynąłem w to miejsce dlatego, że latem kolega miał tu piękne branie takiego sandacza około 80 cm. Dlatego jednak jakieś pojedyncze sztuki jeszcze tu są. Wczoraj wieczorem tu przypłynąłem właśnie za sandaczem, to udało mi się szczupaczka takiego 84 cm złowić. A dziś z samego rana przypłynąłem, no i zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Jest piękny łuk na sondzie, na 7 metrach, prawie 8. Jest kolejny. Nieduże. O, szczupacz. Myślałem, że może w końcu sandacz. No nic. Fajnie, że w ogóle coś jest. Dobrze, sam się odpiął. Spróbujemy, może w toni coś weźmie. Jest tu taki duży blat 7-metrowy. Tutaj drobnica cały czas się utrzymuje, także jest szansa na jakiegoś drapieżnika. Zmieniłem trętę na dużego podsada. No i od razu zaczęło coś się dziać. No, całkiem fajny szczupak. Cm. Płyń, płyń w końcu. No. Nie, fajny szczupak. Teraz znowu. Z
słuchajcie, jeszcze niedawno na początku sezonu szczupakowego łowiliśmy tylko na małe woblery. Chodziło głównie o to, żeby nałowić jak najwięcej szczupaków, żeby było dużo zabawy. Taki trening przed prawdziwą jesienią. Od jakiegoś czasu, dosłownie od może dwóch wypłynięć, postawiliśmy na grube przynęty, czyli na przykład pulszet 18. Koleżko łowił na salmo skinnera 20 i od razu pojawiły się większe ryby. Dlatego przed chwilą złowiłem drugą 74 przez kilka minut dosłownie. Wczoraj padła 84. Ostatnio jakieś tam też ponad 70, także myślę, że warto będzie teraz postawić na grube przynęty. Także do dzieła. Może coś jeszcze po drodze uda się złowić. Luka. I to też całkiem fajne. Normalnie nie wierzę. Już miałem spływać do domu. A tu kolejna niespodzianka. A, pięknie. Taki szczupaczek. Pewnie 70 nie ma. Nie, równa 70. Pięknie. Ja tu sobie pływam za szczupaczkami, a tam panowie rybacy. Setki metrów siatek ściągają. Jak ta ryba ma tutaj być? No ale trudno, nic z tym nie zrobimy niestety. Było na tyle. Widzimy się wieczorem albo ewentualnie jutro rano. Do zobaczenia. Witam ponownie, jest kolejny dzień łowienia. W nocy trochę popadało i diametralnie zmieniła się pogoda. Między wczorajszym dniem a dzisiejszym jest różnica ponad 10 stopni. Bardzo dużo się chłodziło, także może to negatywnie wpłynąć na branie, oby tak nie było. No i zobaczymy, jak to będzie. Dziś spróbuję łowić na duże przynęty, tak samo jak wczoraj. Były dosyć fajne efekty. Dziś mam trochę więcej czasu, także postaram się wiedzieć najlepsze moje miejscówki. No i zobaczymy, co będzie. Nie po to tu dzisiaj przypłynąłem. No do zbrojce samej. Jest taki chyba już fajny. Dosyć. Na takim miejscu, że już nikt nie spodziewał brania. Delikatnie zaczepiony. Nie może się uda go wyjąć. Taki maluch. No jest kolejny maluch. Słuchajcie, jak na razie bardzo słabo. W dzisiejszym dniu mój pulszet 18-centymetrowy w ogóle nie jest selektywny i biją na niego szczupaki po pół kilograma. Dlatego spróbujemy na coś jeszcze większego. Nawet nie wiem, jaka to firma. Może na to jakieś większe sztuki będą chciały siadać. Jest tak, jak się spodziewałem. Duże ryby w ogóle nie chcą współpracować. Cały czas biorą takie niewymiarowe. Założyłem taką przynętę. Ona ma albo 22 cm, albo 23. Mimo tego na nią dalej walą cały czas te malutkie szczupaki. Gdybym założył pewnie małego woblera, to bym już miał, nie wiem, 20 sztuk, ale
nie po to dzisiaj przypłynąłem, cały czas staram się złowić jakąś większą rybę. Zaraz zapłynę na fajniejszą miejscówkę, gdzie trafiały się fajne szczupaki. Chyba będzie moja ostatnia nadzieja. No i jest rybka znowu maluchy. Myślałem, że troszkę większy będzie. Oszalały te małe szczupaki dzisiaj. No jest szczupaczek ze spadu. Jest to duży. cm. Już coś zaczyna się dziać. Znowu maluch. Jest szczupaczek kolejny. Znowu maluch. Co jest z tymi dużymi rybami dzisiaj? Masakra. Przez kilka dni ostatnich łowiłem naprawdę fajne szczupaki, takie 70, 80, ponad 80. A po tej zmianie pogody dzisiaj kompletne zero, jeśli chodzi o duże ryby. Za to te małe co 5 minut biorą, walą w te gumy ponad 20 cm. Co prawda nie mogą się zaciąć i całe szczęście, bo to głównie chodzi o to, żeby ich nie pokuć, bo staram się złowić te większe, ale niestety dzisiaj żadna nie chce wziąć. Największa była chyba 65 cm, jak się nie mylę. Spróbuję może głębiej, nie mam pojęcia o co chodzi, ale słabo, bardzo słabo. Byłem na chwilę w domu, zrobiłem sobie przerwę, może teraz pod wieczór te większe się uruchomią, mam taką nadzieję. No i jest ryba, mam nadzieję, że w końcu będzie coś większego. No chyba nie. Fajnie walczy. cm. Może faktycznie na wieczór zaczną brać. Zobaczymy. No jest kolejny. Poszedł mi w trzcinkę, ale udało mi się to jakoś wyrwać. O kurde, całkiem fajny szczupak może być. Bardzo silny. No, super. Nie, nie jest duży, ale bardzo silny naprawdę. Okej. Już grubiutki, fajny szczupaczek. Równe 70 cm. Na dziś to by było chyba tyle. Zaraz będzie ciemno, jeszcze mam kawałek do domu, także muszę się zwijać, chociaż chętnie jeszcze bym połowił. Te puste brania były do tej pory, naprawdę co kilka minut było branie. Nie wiem, czy to były małe ryby, które nie potrafiły połknąć tej przynęty, czy nawet jakieś większe, które po prostu się bawiły, nie chciały w ogóle żerować. Ogólnie nie połapałem sobie tak, jakbym chciał, ale i tak było super, bo kilka przypadków się wyjęło. Następnym razem będzie lepiej. Do zobaczenia w następnym filmie.